Co się, jakie losy były dalej tego kilkuletniego chłopca, którego nazwaliśmy Heniem? To jest bardzo ciekawy wątek również z tej dzisiejszej opowieści. Henio został przez moją żonę, która była asystentką przy pisaniu tej książki, został odnaleziony. Odwiedziliśmy Henia. Wtedy jeszcze wydawało nam się, że ten film będzie bardzo dobrym filmem, więc w obecności zresztą świetnego operatora, który później wycofał się z tej całej sprawy, bo ten film został w jakiś sposób sfałszowany. Przeprowadziłem z nim 5-godzinną rozmowę. Całe jego życie zostało zdominowane przez ten jeden moment. Pierwsza rzecz, jaka go spotkała po tej wędrówce po ulicach, było zaprowadzenie go do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach przy ulicy Fosza podówczas i zamknięcia go, powiedzmy, w internowaniu czy w więzieniu. Został zamknięty po prostu w ustępie. Był to chłopiec prymitywny, który był, jego ojciec był właśnie szewcem, który reperował buty partyzantom radzieckim i alowskim i w ten sposób dostał się w ręce UB i w ten sposób tego syna wydał, tego Henia wydał w ręce tych zbrodniarzy, którzy chociaż sami, bo tam ci, co dosłownie, ci, którzy zabijali, to nawet trudno powiedzieć, czy to jaka grupa tych ludzi zabija, bo jeszcze jest duże, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że była tam grupa sześciu mężczyzn w cywilach, którzy tworzyli tak zwaną partyzantkę, to znaczy, że tworzono, komuniści tworzyli oddziały udające partyzantów leśnych. Ale wracam do Henia. Więc Henio całe życie był w cieniu tej sprawy, ale nie działo mu się źle. Proszę zauważyć, był ochroniarzem w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Kielcach i bardzo popieranym i uwielbianym przez bardzo brutalnego zarządcę Kielecczyzną, który jego wyróżniał z ponad wszystkich, panem Zarajczykiem, który wiele strat przyniósł Kielecczyźnie. I tak by było może do końca, gdyby nie to, że nagle to wszystko ta tajemnica zaczęła się rozprzęgać. I zaczęto się obawiać, że ktoś dotrze do Henia. Do źródeł. I Henio miał zginąć dosłownie na kilka tygodni, nim myśmy do niego dotarli. Więc zorganizowano na niego zamach, który wyglądał tak, że jechał znowu szczegóły, dlatego że chodzi mi o to, żeby szatana odepchnąć od tego, o te słynne szczegóły szatana. Więc jechał, prowadził samochód jego krewny, zawodowy kierowca. Był to maluch. Jechali główną ulicą, a z podporządkowanej ulicy wyjechał nagle wielki samochód, który z potworną siłą uderzył w tego malucha, w miejsce, gdzie siedział Henio. To wiadomo, jak to się robi, że za takim samochodem jest przygotowana zasadzka, wiadomo, gdzie ten ktoś będzie jechał, stoi ten samochód, za samochodem, który ma być staranowany, jadą odpowiedni wywiadowcy, którzy podają, już nadjeżdża, to tak wygląda, taki numer, zapalaj silnik, ruszaj. Uderzenie było potworne, ale ten kierowca, to był zawodowy kierowca, skręcił. Od razu widzę, co się dzieje. Także Henio nie został zmiażdżony, tylko miał bardzo poważne uszkodzenia całego systemu kostnego i kiedy z nim rozmawiałem, to zastałem go, kiedy jeszcze leżał, choć ubrany. Tego szczegółu organizatorzy tego zamachu nie przewidzieli. Nie. A jeszcze jednego nie przewidzieli. Że Henio i że po prostu zacznie szukać sprawczyni. Podała, to bardzo ciekawe, że
urodziła się i mieszkała w Ostrowcu, z którego pochodził tenże Sobczyński. I że pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Sprawdziłem, pani dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tym akurat czasie, kiedy pisałem tę książkę, zaprzeczyła. Taka osoba nigdy nie pracowała i nie pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I nigdy się nie znalazła sprawczyni tego uderzenia. Ale Henio i tak niedługo, po tym, kiedy ta sprawa została nareszcie w jakiś sposób poruszona, zmarł. A świadek, o którym mówiłem, ten z tej Brygady Świętokrzyskiej, no nie miał szczęścia, potrącił go autobus. Tajemnie.